Wojna na Ukrainie. Rosjanie otworzyli ogień do pokojowo protestujących, tylko że tym razem w Chersoniu. Witajcie na kanale Prawda.pl. Zachęcam do subskrypcji kanału oraz do obejrzenia playlist czy filmów, które was interesują, i przechodzimy do tematu. Obwód żytomierski po raz pierwszy został ostrzelany pociskami Grad. Zginęło 3 wojskowych, 1 cywil. Rosyjskie rakiety uderzyły w infrastrukturę cywilną Kijowa, uszkadzając m.in. centrum handlowe. Zginęło 8 osób, 1 osoba została ranna. Wojska ostrzelały również Odessę. Rosjanie ukradli z portu morskiego w Berdiańsku 5 statków z kilkudziesięcioma tysiącami ton zboża. W Kijowie ogłoszono godzinę policyjną, która rozpocznie się dzisiaj o godzinie 20 i potrwa do godziny 7 w środę. W piątek Joe Biden złoży wizytę w Polsce. Koleje rosyjskie informują, że od początku marca eksport przez Białoruś wzrósł 85% w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Szef MSZ Dmytro Kuleba publikuje na Twitterze nagranie z dzisiejszych wydarzeń w Chersoniu. Rosyjscy zbrodniarze wojenni otworzyli ogień do nieuzbrojonych ludzi, którzy pokojowo protestowali przeciwko najeźdźcom. Możecie zobaczyć jednego emeryta. To brzydka twarz Rosji, hańba dla ludzkości. Musimy powstrzymać Rosję. Ukarać ich, izolować, pociągnąć do odpowiedzialności zbrodniarzy wojennych, komentuje Kuleba. Tutaj macie to nagranie. Rosja przekazała amerykańskiemu ambasadorowi, że relacje amerykańsko-rosyjskie są bliskie zerwania po niedopuszczalnych wypowiedziach prezydenta Joe Bidena na temat Władimira Putina. W ubiegłym tygodniu Biden określił Putina mianem zbrodniarza wojennego. W wielu ukraińskich obwodach rozległy się syreny, podaje agencja Ukrinform. Ministerstwo Zdrowia dla obywateli Ukrainy, którzy otrzymali już PESEL, wystawiliśmy 122 tysiące skierowań na szczepienie przeciw COVID-19. Wraz z przyrostem rejestracji numerów PESEL codziennie wystawiane są kolejne skierowania. Rosyjski sąd zakazał firmie Meta działalności Facebooka i Instagrama na terenie kraju, argumentując to działalnością ekstremistyczną, podaje The Guardian. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka podaje, że o 4 rano 24 lutego, kiedy rozpoczął się zbrojny atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, do północy 20 marca czasu lokalnego odnotowano co najmniej 2421 ofiar cywilnych w kraju, 925 zabitych i 1496 rannych. W ciągu miesiąca od rozpoczęcia ataku Rosji na Ukrainę wróciło blisko 400 tysięcy osób, 80% z nich to mężczyźni, informuje Ukraińska Straż Graniczna. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że według stanu 20 marca w Ukrainie doszło łącznie do 52 ataków na obiekty związane z opieką zdrowotną. Ukraińcy w Chersoniu demonstrują swój patriotyzm od kilkunastu dni. Podobne demonstracje odbywają się też w innych zajętych przez Rosjan miastach na południu Ukrainy, m.in. w Berdiańsku i Melitopolu. Według niektórych informacji Rosjanie planowali na południu Ukrainy utworzenie marionetkowej Chersońskiej Republiki Ludowej. Plany te nie powiodły się jednak z powodu niechęci czy wręcz wrogości miejscowej ludności wobec okupantów. Kolejne nagranie z Chersonia. Według doniesień medialnych są ranni. Zabiera ich karetka pogotowia. W trakcie zdarzenia w mieście zawyła syrena. Od początku wojny zginęło 115 dzieci, a ponad 140 tysięcy zostało rannych. Siły rosyjskie zniszczyły już 3500 obiektów infrastrukturalnych w Ukrainie. Ponad 70 domów zostało uszkodzonych wskutek rosyjskiego ostrzału w Kijowie, podaje władze stolicy. Rosyjskie wojsko maluje nazwy i numery pokładowe na swoich statkach. Akcja ta jest postrzegana jako przygotowanie do prowokacji wobec statków cywilnych z późniejszym oskarżeniem ukraińskich agentów wojennych, informuje Państwowa Straż Graniczna Ukrainy. Grupa Operacyjno-Taktyczna Wschód przekazała, że Siergiej Maszkin, nazwany kanibalem, został zabity. Informacje na temat zlikwidowania pułkownika przekazała również Rada Najwyższej Ukrainy. Swietłana Cichanouska wzywa do uznania Białorusi za kraj czasowo okupowany i domaga się wycofania rosyjskich wojsk z terenów białoruskich. Ostatniej doby służby specjalne Ukrainy zatrzymały białoruskiego szpiega i prorosyjskich kolaborantów. Boris Romaczenko, Ukrainiec, który przeżył nazistowskie obozy śmierci, zginął w swoim mieszkaniu w Charkowie, które zostało trafione przez rosyjskie pociski. Mężczyzna był zaangażowany w działania na rzecz pamięci o zbrodniach nazistowskich.
Według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy 19 marca Rosjanie nielegalnie wywieźli do Rosji 2389 dzieci, które znajdowały się tymczasowo w okupowanych rejonach obwodów Donieckiego i Ługańskiego. W polskich szkołach jest 81300 uczniów z Ukrainy, informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Kolumna transporterów opancerzonych ciężarówek MAS pojazdów Kajman Białoruskich Sił Zbrojnych jechała o 10.20 czasu lokalnego, trasą M1 w kierunku Brześcia. Na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie każdego dnia pojawiają się nowe groby bohaterów zamordowanych przez Rosjan. Każdy chowany jest w części cmentarza poświęcony ofiarom wojny z Moskwą. Każdy żegnany z artystą wojskową, pisze Joch Kowalski, dziennikarz RMF FM. Niemiecki rząd podtrzymuje swoje stanowisko w kwestii unijnych sankcji i twierdzi, że nie może zrezygnować z importu ropy z Rosji, podaje Reuters. Natomiast Adwijivka i jej okolice zostały zaatakowane przez rosyjskie samoloty i artylerię. Według dostępnych informacji zginął co najmniej jeden cywil, a co najmniej dwóch zostało rannych. Uszkodzenia lub pożary spowodowane ostrzałem wroga zarejestrowano ponad 15 adresami. Ostrzał trwa, informuje szef władz obwodu donieckiego, Pawło Kryłenko. Reuters informuje, że z powodu nałożonych sankcji z zarządu firmy Nowatek odszedł wieloletni sojusznik Władimira Putina. To drugie największe przedsiębiorstwo gazowe w Rosji. Według agencji Timchenko w 2011 roku posiadał ponad 20% udziału w spółce. Ksiądz Wojciech Stasiewicz w rozmowie z RMF FM mówił o sytuacji w Charkowie. Niestety od 4 do 5 rano zaczęły się wybuchy i było je słychać przez około 4 godziny. Powiedział, Charków jest okrążony, najczęściej ataki, które tu są, to ataki rakietowe, bombowe, cały czas słychać wybuchy. Jako wolontariusze odbieramy ogrom telefonów z prośbą o pomoc, działamy na bieżąco, sprawdzamy też, czy rzeczywiście są potrzeby, czy nie dochodzi do żadnych nadużyć. Najbardziej potrzebne są lekarstwa na serce, na nadciśnienie, dużo mamy prośb o bieliznę, coś ciepłego, na wagę złota, są zupki błyskawiczne, podkreślił. Uzbrojeni okupanci porywają dziennikarzy z Melitopolu. Rosjanie weszli do domów czterech dziennikarzy i zabrali ich w nieznanym kierunku, informuje Euromaidan Press. Manolis Androulakis, konsul generalny Grecji w Mariupolu, wrócił do domu. Tego, co widziałem, mam nadzieję, że nikt nigdy nie zobaczy. Mariupol stanie się częścią listy miast, które zostały całkowicie zniszczone przez wojnę, powiedział. Agencja podkreśla, że w niedzielę wskutek ostrzału rejonurannych zostało 65 osób, w tym jedno dziecko. Ukraińska niezależna agencja informacyjna podaje, że w obwodzie mikołajowskim wskutek rosyjskiego ostrzału doszło do wybuchu 3 pożarów. W jednym z miejscowości zapalił się budynek mieszkalny. Zginęły 3 osoby, 2 dorosłych i dziecko. Tutaj macie wojska NATO w poszczególnych państwach w Europie. Ministerstwo Obrony Ukrainy opublikowało nagranie pokazujące działanie żołnierzy. Czyli te, które właśnie teraz widzicie. Wróg kontynuuje mobilizację na tymczasowo okupowanych terytoriach. W celu zwiększenia liczby potencjalnych poborowych okupanci podwyższają granice wieku dla poborowych z 55 do 65 lat, informuje ukraiński wywiad. Dmitrij Pieskow, rzecznik Władimira Putina, zapowiedział, że nie będzie zawieszenia broni podczas negocjacji między Rosją a Ukrainą, podaje Nexta. Od soboty na przejściu granicznym w Kukurykach trwa blokada ciężarówek jadących do Białorusi. Dopóki Ukraińcy będą zabijani z rąk Rosji, dopóty po prostu Unia Europejska nie może prowadzić handlu i nie może tej wojny sponsorować. Kropka. Tu nie ma, my nie mamy 100 postulatów, my nie mamy całej listy, czego, o co nam chodzi. My mamy jedno, skończyć handel i jeżeli politycy przerzucają piłeczkę jeden do drugiego, kto komu, co może, nie może, to jest ich sprawa. Kolejny rosyjski czołg został przyjęty przez Ukraińców. Zdjęcia ostrzelanej Odessy. Wojciech Konończuk, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich poinformował, że Dmitrij Miedwiediew napisał artykuł o Polsce. W tekście znalazły się twierdzenia o patologicznej rusofobii, politycznych imbecylach, elitach wasalnych, a także ostra krytyka Polski za nawoływanie do derusyfikacji gospodarek Unii Europejskiej. Oczywiście są to stwierdzenia propagandowe wpisujące się w narrację Kremla o złym Zachodzie.
Zdjęcia z akcji ratunkowej w kijowskim centrum handlowym, które zostało zaatakowane przez Rosjan. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że w wyniku strzału centrum handlowego w mieście uszkodzeniu uległo również 2 szkoły i 2 przedszkola. Kierowcy konwoju humanitarnego, którzy w niedzielę zostali zatrzymani przez okupantów w drodze do Wołczańska w obwodzie charkowskim, uciekli. Dzisiaj jest szczęśliwy poranek dla mnie i moich braci. Kierowcy konwoju humanitarnego zatrzymani przez okupantów, nasi bracia wrócili. Żyją i są zmotywowani do walki o Ukrainę, przekazał zastępca szefa obwodu. Ukraińska Prawda podaje, że kierowcy dotarli pieszo do 1. ukraińskiego punktu kontrolnego.